Zygmunt Krasiński. Dwie rozmowy. To pani nagrywają raz, a my podkładamy w dwóch miejscach ten sam fragment muzyczny, tak? Tak. Dobrze. To teraz to nagrajmy od słów ja położyłem siłę w Bogu, tylko czy pani profesor myśli, że to jest tuż po słowach, czy zaczyna się na słowach? Ja myślę, że po rzuceniu kubka. Dobrze, dobrze. W spektaklu radiowym dwie rozmowy na podstawie Iridiona oraz Nieboskiej Komedii autorstwa Zygmunta Krasińskiego wystąpili hrabia oraz Iridion Krzysztof Szczepaniak, Pankracy Szymon Kuśmider, biskup Wiktor Jerzy Zelnik, Kornelia Marta Kurzak, Symeon Marcin Przybylski, sługa Filip Gąsior, opracowanie muzyczne Agata Sapiecha, wykonanie muzyki Elżbieta Sapiecha i Agata Sapiecha, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska.